To chyba jest jeden z najsmutniejszych obrazów. Kościół bez Jezusa. Nie mam na myśli wcale budynku kościelnego, w którym już nie ma Najświętszego Sakramentu, ale przede wszystkim wspólnotę tych, którzy są ochrzczeni, którzy odprawiają liturgię, ale którzy gdzieś stracili serce dla Boga, którzy stracili miłość, zaangażowanie, którzy nie przywołują tej najświętszej obecności pośrodku siebie. Dziś jest taka mocna scena w Ewangelii, kiedy czytamy, że uczniowie wsiedli do łodzi. Jak musieli czuć się smutno i samotnie, wsiadając do łodzi, przypominając sobie, ile razy wsiadali do tej łodzi razem z Jezusem. A teraz wsiadają tylko sami. To jest wezwanie, wielkie wezwanie właśnie w tych dniach, żebyśmy przeżywając swoją wiarę jako wspólnota uczennic i uczniów Jezusa, byli razem z Nim w tej łodzi. Żebyśmy nigdy Go nie zostawili na brzegu naszego doświadczenia religijnego.